Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na materiał taki nietypowy, bo chciałabym się z Wami podzielić swoim takim pamiętnikiem z przed 4 lat, kiedy zaczynałam to odchudzanie, którego efekty widzimy teraz i którego efektem jest powstanie motywatorki, czyli moich mediów społecznościowych o odchudzaniu. Także zapraszam Was dzisiaj na materiał. Podzielę się z Wami swoimi wymówkami oraz tym, jak sobie z nimi radziłam. Zapraszam. Jak zaczynałam odchudzanie, to tam było w 2016, jak się nie mylę. Za bardzo nie wiedziałam, co robić, ale trochę wiedziałam, tak szłam po cudzych śladach i czytałam, dużo oglądałam i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam w materiałach na YouTubie, na blogach ludzi i tak dalej, mignęła mi teoria wymówek, którą ja też potem bardzo rozwinęłam i zgłębiłam jako motywatorka i bardzo lubię o tym pisać i mówić, stąd też dzisiaj ten film. Teoria wymówek, która pokazała mi, że dużo rzeczy, które wypowiadam do siebie, do ludzi, u siebie w głowie, na temat tego, dlaczego jestem jaka jestem, dlaczego się nie odchudzam, dlaczego jem tak, a nie inaczej, to są po prostu wymówki, najnormalniej w świecie. I ja tego nie wiedziałam, wiecie? W ogóle ja nie wiem, czy wcześniej zdawałam sobie sprawę, że używam wymówek wobec tego, jaką mam masę ciała. Używałam wymówek oczywiście czy w szkole, czy na studiach, czy w domu, ale chyba dopiero tamten okres mi pokazał, ile wymówek stosuję wobec swojej masy ciała. I wiecie, że dla mnie to było zbawienne, uświadomienie sobie tego, że ja mam ciągle coś, jest ciągle coś. I pokonanie tego sprawiło, że to odchudzanie tak ruszyło z kopyta i zaczęły się otwierać nowe klapki i nowe perspektywy i nowe możliwości w tym odchudzaniu. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, mam przed sobą zeszycik, w którym notowałam sobie rzeczy w momencie, kiedy zaczynałam się odchudzać i mam tutaj zapisany dzień trzeci. Dzień trzeci swoich zapisków. Mogę Wam powiedzieć nawet, co tego dnia zjadłam, bo to też mam zapisane, tak w ramach ciekawostki. Słuchajcie, na śniadanie zjadłam owsiankę z jogurtem i z owocami. Na drugie śniadanie zjadłam, ja to nazywam sushi, to ja nie wiem, czy istnieje taka nazwa, ale to jest tak, że bierzecie algę od sushi, dajecie tam ryż, warzywa i zawijacie ją jak rolo kebaba i jecie to jak rolo kebaba. Nie kroicie tego na maki, nie siadacie, nie jecie tam pałeczkami, nie maczacie w sosie, tylko po prostu zawijacie jak takie rolo i zjadacie jak kebaba. Także to było moje drugie śniadanie. Ryż i papryka mam zapisane, czyli wegetariańskie sushi to mi z tego wyszło. Ej, swoją drogą dawno tego nie robiłam. Muszę kupić algi. To jest naprawdę smaczny posiłek i to jest mega posiłek, żeby wziąć go do pracy. Myślicie sobie, Boże, sushi jest takie drogie, nie wiadomo co. Słuchajcie, paczka alg to jest kilka złotych, na promocji 7-8 nawet. Ryż do sushi tak samo w Lidlu można, albo w Biedrze czasami jak leżą po 3 złote, takie paczki 400 gramów, a do środka możecie dać po prostu warzywa. Warzywa nie są drogie, nie musicie kupować od razu jakiejś surowej, ekstra fancy ryby, żeby sobie to zrobić. Nieważne, obiad mam zapisane tak. Kurczak, przecinek bulgur z warzywami, przecinek sałatka. Pewnie usmażyłam sobie kurczaka na takiej w miarę suchej patelni. Pewnie ugotowałam bulgur, ale wcześniej w tym garnku, gdzie go gotowałam, to ja zwykle tak robię do dzisiaj, że najpierw na oliwie przesmażam jakieś warzywa, z którymi chcę zjeść kaszę, potem sypię kaszę, trochę jakby tak można powiedzieć prażę z tymi warzywami, a potem to zalewam wodą. A sałatka to, znając mnie, to była jakaś sałata lodowa i też papryka. A kolacja to były pieczone frytki i sałatka z jajkiem. No. Także tyle u mnie z tamtych czasów. Dobra, ale przejdźmy sobie do tego, co chciałam dzisiaj z Wami przeczytać. Tak do końca nie czytałam tego sobie, nie analizowałam tego dogłębnie, zanim włączyłam nagrywanie. Stwierdziłam, że będziemy sobie to robić na żywo. Ja tutaj miałam takie ćwiczenie, żeby wypisać swoje najczęstsze wymówki, które do siebie wypowiadam. I mam ich 2, 4, 6, 7. Słuchajcie, pierwsza. Nie chce mi się. No, chyba wszyscy ją znamy. Druga. Nie mam czasu. Bardzo często używana. W ogóle ja nie mam czasu. Słuchajcie, to jest Paula z 2016, która twierdziła, że nie ma czasu. To jest niesamowite. Dziewczyno! Ty nie wiesz, co to znaczy nie mieć czasu. No ale wiecie, na tamten moment, w danym momencie naszego życia,
coś, co pojmujemy jako problem albo jako tragedię, w tamtym momencie naszego życia jest tym problemem. Także dzisiaj absolutnie siebie nie oceniam. Mogę się tylko uśmiechnąć z perspektywy takiej o 4 lata starszej Pauli, ale pewnie wtedy nie miałam czasu, na swój sposób go nie miałam. Trzecie. Źle się będę czuła. Źle się będę czuła, jak przejdę na dietę. Prawda, no bo każda moja dieta, znaczy no wiadomo, nieprawda, ale ja wiem, dlaczego tak czułam, dlaczego to pisałam i dlaczego korzystałam z tej wymówki. Każda moja dieta była tak, ale to tak nieprzyjemna i wpływa na moje samopoczucie i na moją kondycję psychiczną. Wszystko po prostu było źle, więc ja się nie dziwię, że ja byłam zniechęcona do chudnięcia i w ten sposób urodziła się ta wymówka w mojej głowie. Czwarta. Przecież nie potrzebuję zmian. No, potrzebuję. Ale to było coś, jeżeli słyszycie chrapanie, to mój pies po prostu zasnął za obiektywem. To było coś, w czym ja próbowałam, do czego ja próbowałam przekonać siebie i swoich bliskich, że ja się bardzo dobrze czuję w tej sytuacji, w jakiej jestem i nie potrzebuję zmian, co było oczywiście nieprawdą. To może nie będzie dla mnie dobre. No, to jest tak połączone właśnie z tym, że się źle czuję, że nie potrzebuję, więc dlaczego by miało być to dla mnie dobrym rozwiązaniem? Oj, dziewczyno, bardzo dobre rozwiązanie to było dla Ciebie. Przecież się świetnie czuję w swoim ciele. Tak, to też bardzo często powtarzałam. Nie czułam się. Ja patrzyłam na koleżanki z zazdrością, że pięknie wyglądają w ciuchach i że mogą w mojej opinii założyć cokolwiek i super wyglądać. Ja muszę się maskować, siadać odpowiednio. Jak są zdjęcia, to się chować albo właśnie ustawiać. Albo potem wziąć aparat i usunąć czyjeś, że nie, hej, słuchaj, teraz ja porobię foty na imprezie i potem wchodzę, szybko przeglądam. Dzięki temu wiem, jak się włącza i usuwa bezpośrednio z aparatu zdjęcia na każdym modelu, na przykład nie tylko na Sony, nie tylko na Canonie, tylko wszystkie aparaty znajomych znam i wiem, jak się usuwa zdjęcia. Oczywiście usuwałam tylko tam, gdzie ja wyszłam jakoś niekorzystnie albo tam, gdzie byłam po prostu tylko ja. I ostatnie, czekajcie, bo skończyliśmy na przecież się świetnie czuję w swoim ciele, zrobię coś, jak będę miała więcej energii. A że nie robiłam nic, to tej energii nigdy nie było. Jakie są Wasze wymówki? Może w tym momencie, albo jakie były, w tym momencie spauzujcie film i zróbcie taką swoją listę. Myślę, że to dla nas wszystkich będzie też fajne ćwiczenie. Jeżeli miałabym dzisiaj szukać wymówek, to nie wiem, czy nie jest jeszcze za wcześnie, bo Agatka ma 5 miesięcy, i ja czasami ten czas mam, a czasami go nie mam. Więc mogłabym powiedzieć, że go nie mam, ale to w niektóre dni będzie kłamstwo, a w niektóre dni to nie będzie kłamstwo. Nie wiem, czy ja w ogóle korzystam jeszcze z wymówek, słuchajcie. Na pewno w kwestii aktywności fizycznej korzystam, ale umiem już je bardzo szybko je tak jakby zdusić w sobie. Albo po prostu wiem, że to jest wymówka i się temu, dziewczyno, nie poddawaj. Albo się poddawaj, jak nie masz siły, ale nie okłamuj siebie. Na przykład, że tutaj chodzi o coś takiego, czy wiecie, że nie okłamuj siebie, że to, co sobie mówisz, to jest prawda. Po prostu powiedz na głos, że tobie się naprawdę nie chce, bo dzisiaj, nie wiem, opiekowałaś się cały dzień dzieckiem, przeorałaś pół działki, byłaś na 8 spacerach, na zakupach itd., itd. Ale takie, że... No, ja tego nie robię, bo mam chore stawy, to już czegoś takiego nie mam. Oczywiście nie śmieję się z ludzi, którzy mają chore stawy, tylko wiecie, jak mamy chore stawy, to nie znaczy, że do końca życia nie możemy na przykład ćwiczyć, bo jest dużo form aktywności fizycznej, które można uprawiać, kiedy mamy chore stawy. Dobra, idziemy dalej. Drugim punktem tego zadania było wypisanie sobie, w jakich sytuacjach w życiu, w jakich sytuacjach w ciągu dnia, no to już zależy kiedy, pojawiają się te wymówki w Waszej głowie. I ja wypisałam coś takiego. Pojawiają się wtedy, kiedy chciałabym coś zmienić w swoim życiu, przecinek, czyli jakby następne, albo wtedy, kiedy ktoś mi sugeruje, że powinnam coś zmienić, i trzecie, albo wtedy, kiedy brakuje mi sił. Myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Może, że macie jakieś swoje sytuacje, kiedy Wam się pojawiają, których nie wymieniłam tutaj w swoim pamiętniczku, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. I ostatnie, to jest zadanie, które bym miała dla Was teraz, że jeżeli napisaliście ten komentarz, jakie są Wasze najczęstsze wymówki, to teraz znowu pauzujecie, kopiujecie to, co wypisaliście, do każdej wymówki stawiacie myślnik i po myślniku piszecie coś takiego. Na przykład, kiedy ja napisałam nie chce mi się, to po myślniku wytłumaczyłam sobie, dlaczego to jest nieprawda. Tak jakby przygotowałam sobie odpowiedź na tą wymówkę,
żeby móc jej użyć w momencie, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy ta wymówka mnie zaatakuje. Czyli nie chce mi się, myślnik, lepiej nie będzie, musisz się zmobilizować. Dzisiaj bym napisała coś innego, bo też mam inną wiedzę. Nie pisałabym do siebie z komendy musisz, ale pamiętajcie, że to jest Paula sprzed 4 lat, nie? Ja tutaj jeszcze nie mam takiej wiedzy, jak mam dzisiaj. Także nie sugerujcie się moimi odpowiedziami, raczej polegajcie na własnych. Ale bardzo chętnie się z Wami podzielę resztą odpowiedzi na swoje wymówki. Druga wymówka. Nie mam czasu. Myślnik. To jest kłamstwo. Masz czas. Bardzo dobrze, Paula. Trzecia wymówka. Źle się będę czuła. Moja odpowiedź. A właśnie, że nie, będziesz się czuła o niebo lepiej. Prawda, Paula? Czwarta wymówka. Przecież nie potrzebuję zmian. Myślnik, moja odpowiedź, wcale tak nie uważasz. Czyli to nie jest zgodne z tym, co ja tak naprawdę myślę. To też jest prawda. Kolejna wymówka. To nie będzie dla mnie dobre. Moja odpowiedź na to. Wszystko, co mogę zrobić dla siebie, jest dla mnie dobre. Jaka mądra dziewczyna. Punkt szósty. Czekajcie, muszę zajrzeć, co było szóstą wymówką. Szóstą wymówką było, przecież się świetnie czuję w swoim ciele, a ja nie przepisałam tej wymówki, tylko napisałam kapslokiem gówno prawda. Prawda. I siódma wymówka, czyli zrobię coś, jak będę miała więcej energii, i moja odpowiedź na to była, że tę energię masz w sobie już od teraz. Też prawda. Słuchajcie, odchudzanie to nie jest tylko dieta, to nie są zaplanowane jadłospisy, to nie jest odmawianie sobie słodyczy i chodzenie na siłownię, robienie ćwiczeń. To też jest ogromna, ale to ogromna praca psychiczna, ogromna praca mentalna, i takie ćwiczenia, które Wam teraz zaproponowałam, działając na swoim przykładzie z dawnych lat, to jest coś, co mnie ukształtowało w osobę o takim podejściu do odchudzania, jaką teraz widzicie. I takich ćwiczeń mam więcej za sobą, i też z Wami się nimi dzielę. Jeżeli lubicie takie rzeczy, jeżeli lubicie uzupełniać ćwiczenia, odpowiadać sobie na pytania, ale nie do końca tak wiecie, co tutaj zrobić, itd., itd., to ja Wam bardzo polecam workbooka, którego znajdziecie na mojej stronie, w moim sklepie motywatorka.pl. Koniec z tym, on tak się nazywa. To jest workbook, który przygotowuje nas do pożegnania się nie tyle co ze słodyczami, ale z objadaniem się tymi słodyczami. I po drodze przechodzicie właśnie taką pracę nad tym, dlaczego się nimi objadacie, w jakich sytuacjach, ćwiczycie to, co możecie zrobić w swoim życiu, odpowiadacie sobie właśnie na takie pytania, robicie też takie zadania tekstowe w bardzo dużej ilości. Także od razu na wstępie polecam tego workbooka sobie wydrukować. I jeszcze nie mam takich produktów, które by zahaczały o niesłodycze, ale to, słuchajcie, to jest kwestia czasu, kiedy coś takiego się pojawi. Jeżeli workbook nie jest dla Was, to polecam Wam, tak jak ja, założyć sobie zeszyt. Kupujecie w Empiku jakiś ładny zeszyt. W linię, w kratkę, w co wolicie. I tam wykonujecie tę pracę, o której ja tutaj mówię, albo o której mówię w wielu innych filmikach, bo już niejednokrotnie takie właśnie ćwiczenia rodem z terapii poznawczo-behawioralnej Wam tutaj wciskałam w te filmy. Także polecam bardzo, a tymczasem będziemy kończyć. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie znać, czy tak, czy nie. Oraz zostawcie łapki w górę, jeżeli był spoko. Pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na Instagramie oraz na Facebooku. Wszystkie linki do moich mediów społecznościowych i co do ważniejszych filmów albo do ważniejszych miejsc w internecie, jak na przykład mój sklep, czy film o tym, jak schudłam 40 kg, macie w opisie każdego filmu. Także odwiedzajcie mnie też pod innymi materiałami. Tymczasem ja się żegnam. Dziękuję Wam bardzo za Wasz poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.